czas wrócić na superligowe salony. W nowym 2021 roku rozgrywki w PGNiG Superlidze rozpoczynamy od zaległego z powodu epidemii COVID-19 starcia w Głogowie. Chrobry podejmuje dzisiaj faworyzowane Azoty Puławy. Do tego meczu miało dojść w listopadzie. Niestety z różnych powodów, zwłaszcza tych pandemicznych, nie doszło. Już Michał Jurecki do Michała Szyby. Dobrze rozrzucona ta głogowska obrona. Zembrzycki czy Zdobylak? Zdobylak sprytnie na obciążoną nogę. 24-letni ośrodkowy rozgrywający tiltę. No świetnie Mateusz Zembrzycki uruchamia to wszystko jeszcze. Najprawdopodobniej Paweł Podsiadło. Podsiadło, Jurecki, Szyba. Tak wygląda druga linia. Sporo miejsca miał Szyba, wykorzystał tą przestrzeń leworęczny rozgrywający. Welkapr na pozycji obrotowego. Świetnie, w prosty sposób rozegrał to wszystko Michał Szyba. 56% na ten moment Mateusza Zembrzyckiego. Znakomity wynik. Teraz psuje go delikatnie Rafał Jamioł. I Chrobry podkręca tempo. Aleksander Tilte. Czy będzie szósta bramka? Tak jest. Szyba jeszcze raz zamienia się z Welkawrem. Akimienko, ależ przepiękna bramka. Babicz do skrzydła. Trudną pozycję miał Grabowski, ale świetnie wykończył. Przybylski do Kowalczyka. Marszałek, dwójkowa akcja z Krzysztofikiem i Rafał Przybylski. Tak wygląda druga linia na końcówkę tej pierwszej połowy. Sam Rafał Przybylski. Mają jeszcze Głogowianie 30 minut, ależ znakomita interwencja Mateusza Zembrzyckiego. Chciał bardzo efektownie kończyć tą akcję Dawid Przysiek. Łangowski, ależ huknął. Głogowianie odpowiadają. Ładnym trafieniem Tomka Klingiera. Dobrze w pierwszej połowie gospodarze rozgrywali swoją przewagę. I teraz również Maciek Marszałek. Welkawr do szyby. Już wraca na swoją pozycję skrzydłowy. Jamioł. Ładnie ruszył tam Warmijak. Łangowski. Sam Antek Łangowski, Dawid Krzywicki, pojawia się na te ostatnie minuty. Teraz Krzywicki z ładnym trafieniem z dystansu. Długo, cierpliwie grają Puławianie. Włącza się Orbik w tą akcję. Jeszcze raz Krzywicki, Kacper Baranowski. Na obrocie Adam Babicz do Marszałka i Maciek Marszałek w bardzo ładny sposób zdobywa 27. bramkę dla Chrobrego. Za 15 sekund natomiast wiemy, że nie zdołali tego meczu wygrać. Nie byli oczywiście faworytem. Kacper Grabowski. Dobre otwarcie, mocne otwarcie zawodników Larsa Waltera w tym pierwszym meczu w nowym 2021 roku PGNiG Superlidze. Za dzisiejsze niedzielne spotkanie z handbalem dziękuję. Iwona Niedźwiedź, życzę Państwu pięknej niedzieli.